Nowy dodatek o Barbara został oficjalnie potwierdzony. Randka na kocu, uwodzicielski taniec, posiadanie wielu partnerów, a nawet możliwość wynajęcia pokoju na szybko. Oczywiście to tylko część z tego, co tam będzie. Czy ten dodatek ma w sobie 5 innych dodatków, które już wyszły? Śpieszę z wyjaśnieniem i zapraszam na film. Na początek zróbcie mi przyjemność i kliknijcie łapkę w górę oraz napiszcie dwa słowa w komentarzu pod filmem. Będzie mi mega miło. Nowy dodatek Zakochaj się był planowany już od dawna. Pamiętacie, jak rok temu w aktualizacji poprawili nam wygląd rodziny Caliente? No a potem pojawiła się kolekcja Piwniczne Skarby, w której można było znaleźć łóżko w kształcie serca, dokładnie takie same jak w The Sims 1. Tylko tam było w kawałkach, oparte o ścianę, a teraz pojawi się całkiem nowe i odświeżone. No i teraz nie będzie tylko dekoracją, a będzie można z niego korzystać także do miłosnych interakcji. Z innych ciekawszych rzeczy, jakie otrzymamy w tym nowym rozszerzeniu, to na przykład nowe miasto i to całkiem spore, bo aż z trzema dzielnicami. Centralna z mnóstwem zieleni i ścieżkami do spacerów, druga podmiejska dzielnica mieszkalna i trzecia, dość zaskakująca, bo z wieżowcami, jedynym luksusowym apartamentem, dokładnie takim jak w dodatku Miejskie Życie, ma się też pojawić możliwość wynajmowania pokoju na randkę w Beso Rapido, czyli szybkim pocałunku. No cóż, to chyba mówi samo za siebie, po co jest ten wynajem pokoi. Chociaż opcja ciekawa. No i tak mi się wydaje, że będzie to możliwe właśnie w tej dzielnicy z wieżowcami i na tej samej zasadzie, co wynajem mieszkań we wspomnianym wcześniej dodatku Miejskie Życie, czy też Eko Życie. Nowy zmysłowy taniec. Czy nie wydaje się wam bardziej śmieszny niż zmysłowy? Ale mówię to na plus, bo serio zabawnie wygląda. Ktoś miał fantazję, że wymyślił coś takiego. Już widzę swoich simów właśnie w takiej sytuacji. Na randce, poza tańcem, można też pójść do klubu nocnego, kawiarni w parku, poleżeć na kocu dzieląc się jedzeniem, albo wpatrując się w gwiazdy. Ej, ale to ostatnie pojawiło się w pakiecie Ucieczka w plener. No cóż. Dalej, nowy system co kręci i co odrzuca, czyli zostanie pewnie tylko dorzucona jakaś kategoria do obecnego systemu, co sim lubi, a czego nie. A widzieliście już Ścianę Miłości? Fajnie pasuje do miasta, które uważam, że prezentuje się bardzo ciekawie. I pamiętajcie, że jeśli zgodniecie, to wszędzie porozstawiane są stragany z nowymi przekąskami. Pojawi się nowa cecha parceli, schadzka singli, która ma przyciągać wielu simów poszukujących towarzystwa. Kolejny nowy system, tym razem planowania randek. Ma polegać on na możliwości wybierania miejsca na randkę oraz wybrania tego, co tam będzie się robić. Oby finalnie okazało się jakoś bardziej rozbudowane, bo dorzucenie opcji, co będzie się robić do znanego już nam narzędzia planowania wydarzeń, to niewielka różnica. Ale więcej szczegółów na ten temat już niebawem. Ciekawym narzędziem będzie aplikacja bardzo podobna do towarzyskiego króliczka z licealnych lat. Zakątek Kupidyna to aplikacja randkowa, w której wystarczy zrobić selfie, wybrać swoje preferencje i można przeglądać profile innych simów, którzy zostali nam dopasowani, a potem możemy już z nimi zacząć rozmawiać. A co się dalej wydarzy? Może pójdziecie na randkę. Nowy pocałunek i trzy nowe miejsca do Barabara. Dojdą też aspiracje, przykładny partner i romantyczny odkrywca. Będzie też dynamika związku. System znany nam z Razem Raźniej. A co do dynamiki? To będzie satysfakcjonująca, gorąca, burzliwa i nieprzewidywalna. Zobaczymy też nowe obawy, tak jak obawa przed intymnością oraz obawa przed samotnością. A w pozbyciu się tych obaw pomocne mają być pytania i interakcje, a nawet możliwość pójścia na terapię. I to mnie zaciekawiło. Na jakiej zasadzie będzie to działało, oby nie królicza nora? Nowa kariera, konsultant do spraw miłości. Wraz z rozwojem kariery nasi simowie będą dostawać różne nagrody w kształcie serca. Kolejny nowy system, czyli dodatkowa opcja, dzięki której sami zdecydujemy, czy simowie mają odczuwać zazdrość, gdy partnerzy są niewierni, czy nie będzie to wpływało na ich relacje w związku. Jest to na pewno bardzo przydatne. A no i pojawi się nowy rodzaj śmierci. Z zazdrości albo złamanego serca. Coś takiego. Jakie jest moje pierwsze wrażenie? To zależy. Zwiastun wydaje się być trochę pusty. Jest kilka nowości, ładne miasto i nowe kostiumy. Szkoda tylko, że tak wiele rozwiązań lub bardzo podobnych już kiedyś się pojawiło w innych dodatkach. Nie wiem, może jeszcze pojawi się coś, co spowoduje, że całkowicie zmienię zdanie, ale teraz myślę, że jest to fajny dodatek bardziej dla osób, które nie mają ich zbyt wiele. Ale dla tych, co mają już sporą kolekcję, nie będzie to specjalnie ciekawe, bo nie wprowadzi jakichś wielkich zmian. Ale zobaczymy, będziemy śledzić na bieżąco wszystkie nowe informacje. Dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o tym dodatku, a teraz trzymajcie się i do następnego.